No witam, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam kolejną część podat do Minecraft, będzie ich 7, bo tyle lajków zostawiliście. Fajnie by było, gdybyście pod tym filmem zostawili 10 lajków, a ja zapraszam Was do oglądania. Jeśli wybierasz się do Netheru, miej ze sobą łódkę, pozwala ona spadać z wysokiej wysokości i nie otrzymywać obrażeń, oraz na przykład uwięzić w niej moba. Jeśli posiadasz ekspiarkę, nie wyrzucaj dropu z niej. Część dropu mobów można sprzedać u villagerów w dobrych cenach. Jeśli ścinasz drzewa, nie odkładaj sadzonek do skrzyni, mogą one Ci się przydać. A najlepiej od razu zasadź je w miejscu drzewa, abyś nie musiał biegać setki bloki po drewno oraz na piękne krajobrazu Minecrafta. I z jednego drzewka powstało 5 nowych sadzonek. Twoją piękną willę nawiedzają moby? Zbuduj taką oto wieżyczkę. Pamiętaj, żeby Uwanowi zbudować daszek, żeby nie umarł od deszczu. Tutaj zbuduj lawę, aby zombiaki, które tutaj będą wchodzić, wpadały tutaj. Zespawnujemy sobie kilka zombiaków i zobaczy, jak to działa. Bałwan trafa w jednego, a wszyscy się zbierają. Jak widzicie, wszyscy już wpadają, nawet tam biegną, nawet topielcy biegną, wszyscy biegną, aby tylko się zabić tak naprawdę. Jak widzicie, niektórzy nie wpadają, ale no to jak przyjdzie więcej ich, no to automatycznie wpadają, bo się popychają. No i takie coś możecie zbudować koło swojego domku, aby wasz domek był bezpieczny. Jeśli wybierasz się do End City, zabierz ze sobą parę skrzynek oraz crafting. Wtedy będziesz mógł skraftować shulker boxy, by pomieścić więcej itemów. Jeśli już przy End City jesteśmy, to pamiętaj, że pomieszczenie ze skrzynkami wygląda tak zawsze jak górna warstwa najniższego piętra. Jeśli masz problemy z węglem, zbuduj taką oto farmę lawy. Lawa pozwala na bardzo długie przepalanie surowców. Wtedy możesz ją włożyć po prostu do pieca, a ta będzie Wam przepalać bardzo, bardzo długo. Ten sposób jest nieco czasochłonny i wymaga wiader, żebyście mogli przenieść lawę do pieca, ale istnieje tańsze źródło, takie jak pałki Blaze'a. Jeśli dobijecie 10 lajków pod tym filmem, to pokażę Wam, jak zrobić taką oto farmę. A teraz żegnam Was i cześć!